I to jest to, że ja... O Boże, wymyślmy mi jakieś przywitanie w ogóle. Cześć! Będziemy się zamieniać kosmetyczkami, możemy przejść do rzeczy. Dzisiaj jest ze mną Iza Zabielska, słynna tiktokerka, piosenkarka, ikona mody, kobieta renesansu. Nie. I Wiktoria, która jest znana z programu Love Never Lies i to wszystko. I jestem ja, skromny chłopak ze wsi. I będziemy dzisiaj się zamieniać, słuchajcie, kosmetyczkami. Zawsze chciałem to zrobić, ale nie było jak nie było z kim. Więc cieszę się, że są tutaj ze mną. Że znalazłeś znajomych. I ja jestem, słuchajcie, strasznie ciekaw. Ogólnie zazdroszczę temu, kto będzie mieć moją kosmetyczkę. I... nie wiem, czy mam się bać, czy nie. Dobra, i teraz... Dobra, jazda! Jak się zamieniamy? Proszę. Dziękuję. Tu masz moją... Tyle rzeczy? Męska kosmetyczka. Tu masz make-up, tu masz skincare, tu masz... Skincare? Nie robimy skincare przecież. Dlaczego ty nie? Ty nie robisz, ponieważ ja nie robię. Masz tylko tam karmelce. I cały fan w tym filmiku będzie polegał nie tylko na tym, że zamieniamy się kosmetyczkami, ale też to, że będziemy grali w spicy gry, czyli będzie Fuck, Marry, Kill, będzie Q&A i będzie coś trzecie, dwie prawdy, jedno kłamstwo. Tak. Ja myślałam, że to jest otwierasz do kibla, bo będzie ten Erwig. No ej, to bez jaj. Ja to... Uważaj na to! To jest do piegów. Ja najbardziej się boję o kolor podkładu, ponieważ ja muszę sam opadać. Nie masz podkładu. Dobrze. Dlatego chciałam, żebyś dostał moją. Ej, przypał, patrz, to ci wylało znowu. Nie! Tak. Jezu! No. A co to jest w ogóle? Krem za 1200 zł. No i to słuchajcie. O mój Boże. No. To jest stąd. Krem, weźmy. Prep and set spray. Ale kolorowe! To idealnie masz okazję. Co? Mega! No to jest rozświetlacz, a ty zrobiłem brwi. A. No. To jest do... bycia emo. Okej. Okay. Nikogo. O, ja mam karmeksa! Tak jak zazwyczaj używam. Dobra, ja już zobaczyłam sobie wszystko, co mam. Wow, łaki ładny. Ej, mega! Tak? Śliczny. Ja! Ja tego chciałam wybrać! Mega! Kosmetyczka kobieteczki. To co, Fuck, Marry, Kill? Kto zaczyna? Ja mogę. Dobra. Okej, więc żeby było fair, wszyscy młodzi. Młody DiCaprio, młody Brad Pitt i młody Johnny Depp. No to Kill Johnny Depp, on mnie w ogóle nigdy nie jarał, wszyscy się on nie... On jest najprzystojniejszy według z nich wszystkich trzech. Mary, Brad Pitt, no on taki porządny chłop, a Fuck DiCaprio. Chociaż gdybym mógł, to i Mary i Fuck DiCaprio. Okej, okay. Wiktoria. No? Więc tak. O Jezu! Dubiel, Freeze i Charo NBA. Ale Charo NBA? No z Team Wings. Charo NBA. Ale ja nie znam Team Wings. Ale no trudno. Ludzi? Nie, nie, tych znam, ale Chara nie znam, tylko pokaż no to Charo. A, mogę zabić, jak nie znam. Dobra, no to, to ja zabijam, bo nie znam. I tam kto jeszcze? Po Dubie i... Dubie i Fris. O matko, ale wybór. Chyba... Nie no, Mary Fris. Ale k***a, jak zostanie fakt, mogę? To straszne. Nie no, nie przeżyję tego wyboru. No chyba tak mi się dostać, no ale to straszne. Ale Mary Fris, okej. Okay. Mary Fris pasuje. Iza, chcesz polskie czy amerykańskie najpierw? Najpierw chcę amerykańskie. W stanie obecnym. Pamela Anderson, Britney Spears, Kesha. Nie wiem, jak wygląda Pamela Anderson. Pamela Anderson, Słoneczny Patrol. Nie mam lewego pojęcia, stary. Dobra, musisz wybrać. No to Kili, oboje, ja nie wiem, jak ona wygląda. Kesha i Britney Spears? One wyglądają jak moja mama. Jak mam wybierać spośród lasek, co wyglądają jak moja mama? Ja? Kesha, Mary. Mary, bo Mary i Fuck. Potem, jak już będzie no, jak no, Mary. No. A Britney Spears, Fuck. Okej, okay, teraz Wiktoria. No. Cornel Dominik Andrzej. O matko, no nie dlaczego? Ona z programu. Ała, ale mocne. No, musisz wybrać. No, ja nie mogę, masakra to będzie. Okay.
musisz. Żaden się nie obrazi, myślę. Mam nadzieję, dziewczyny też jakby w ogóle... Kill Dominik, Mary, Andrzej... No i fuck corner, ale aż mi to nie przychodzi przez usta. Przepraszam, to musiało wybrać. Teraz ja. A od kogo zaczynasz? Od ciebie. Dobra, tajemnicza Monika, Rafa Lala i Iza Kisio-Skorupa. Rafa Lala miała dramę z moim bratem i to tak ostro. Nie pałam do niej żadną sympatią, więc kill od razu. Dobra. Iza Kisio-Skorupa, Mary. Jest ona w moim typie. No. Dlatego, to jest dla mnie dziwne, ale no fuck, w takim razie tajemnicza Monika. Zayn, Justin Bieber i Zac Efron. No to jedno na słowo! To jest strasznie ciężkie. Dlatego ci to dałam. Dlatego ci to dałam. Mary Justin Bieber, bo on jest jakby ponad wszystko. Uważam, że to jest najpiękniejszy osobnik chodzący na tym świecie. Serio, jakby you can judge me, I don't care. Serio, wolisz Justin Bieber niż Monika DiCaprio? Wow. Tylko pysiaczek można konkurować z Justin Bieberem. Mary Justin Bieber. No. Fuck Zayn. Nie wiem! Zac Efron. A może Mary Zac Efron, bo nie ma problemów psychicznych? Ale to będzie głupiec, teraz powiem. Mary Zac Efron, fuck Justin Bieber i kill Zac Efron. Zayn, przepraszam, kill Zayn. Dobra, na druga. I zajedziesz. Timothy Chalamet, Dylan O'Brien i Cole Sprouse. Okej. Okay. Zajebiste to jest. Ale wiesz co, widzę tutaj różnicę naszej generacji. Totalnie. Kurde. Jak się go wymawia? Cole Sprouse? Cole Sprouse, na pewno Mary, bo go najbardziej znam, kojarzę w ogóle. Potem chyba fakt Timo, tak to jego. Jak i Timothy? Dylan O'Brien? Tak, i kiedy Dylan O'Brien. Ale to trochę najczęstsze, what the fuck. Nigdy w życiu tak nie robię BB. W ogóle ja dzisiaj moje BB to... Słuchaj, ja na sucho też nigdy twarzy nie robię. No. Uwaga, słuchaj uważnie. Szymon Zaparty. O! Szymon Zaparty! Szymon Zaparty! Nie wiesz, kto to jest? Nie pokazuj mi, bo ja nie chcę wiedzieć. Nie, uwierz mi, chcę wiedzieć. To jest... A, jak on wychodzę z nim na siłowni w Gdyni, dobra. Szymon Zaparty, Kuba Grochmalski i Jan. Nie wiem, ile Jan ma lat, ale powiedzmy, że... Kubę znam, więc trudno mi jest z nim cokolwiek. Zapartego bym faknął. Ładny chłopaczek na żyło. Nie masz tego? Ale to jest... Jezus, nie... Zabijesz kolegę, naprawdę? No właśnie, co nie? Jana zabiję tylko dlatego, że go nie znam, ale kocham jego piosenkę i jestem fanem, naprawdę. No a Mary Kubę, bo go z nami jest przyjemny. To teraz Vika. 50 Cent. No. Johnny Sins. Zac Efron. Johnny Sins, nie wiem, kto to jest. Mrs. Brothers. Okej, dobra. Dobra, Kill with his Brothers. Chyba. Nie znasz jego filmografii. Kill with his Brothers. Okay. Fuck Zac Efron i Mary 50 Cent. Okay. Bo to był iconic. No? Po prostu. Izabela. Gosia Andrzejewicz. Nie wiem, kto to. Gosia Andrzejewicz nie znasz? Edyta Górniak i Maryla Rodowicz. To tak. Dobra, zabijałabym tu Gosię, bo jej nie znam. Faknęłabym Edytę Górniak i bym wyszła za Marylę Rodowicz, ponieważ to też by było iconic. Ej, a po co masz tyle tych pędzli ogólnie? Do wyboru do koloru. Dobra, Iza. Selena Gomez, Hailey Bieber i Bella Hadid. Bella Hadid, Mary i fuck. Bella, no Bella to bym piękne Mary. You never know. Błoński, Szymczak, Amadeusz Ferrari. No offense, z całą sympatią kilka mil. Nie, to są teraz moje dwa takie największe kryptokrasze. Błoński i Ferrari. Dobra, to jest łatwe w sumie. Mary Kacper Błoński, bo ja uważam, że on by był spoko kompanem do życia. Bym taki teraz szczególnie się tak uspokoił i zrobił się taki, przynajmniej z tego co tam widziałem w internecie, taki, że sam szuka teraz związku i tak dalej. Plus jest hot. Fuck Anabi. No i kilka mil. Ale to nie, że coś, wiecie o co chodzi, po prostu kogoś trzeba odstrzelić, okej? Okay? Więc tak. No, to było trudne i łatwe zarazem. Mm-hmm. No, dobra, teraz dwie prawdy, jedno kłamstwo, kto zaczyna? Pierwsze, jem pomidory w każdej formie, oprócz takich pokrojonych na plasterki. Drugie, boję się pająków.
I trzecie, mam obsesję na punkcie wody, taką, że jak nawet się nie mogę wykąpać na przykład w lato w basenie, to nalewam sobie wody do miejsca. Ja myślę, że kłamstwem jest to, że boisz się pająków, przez to, że to jest takie oczywiste, więc byś dała na kłamstwo coś takiego, że większość osób się boi pająków, no bo jakby... Tak, że jest, się boi pająków, to jest too obvious. No. Jezus, widziałam, że spalę to zadanie, no oczywiście, że to. Dobra. Dobra? Teraz ty dawaj. Teraz ja? Ty. To ja mam odwrotnie, bo ja oczywiście... Porypałem zasady, więc ja mam jedną prawdę i dwa kłamstwa i musicie zgadnąć prawdę, dobra? Czyli za dużo masz tych pędzli, nie ogarniam. Jak byłem mały, miałem obsesję na Britney Spears i nie mogłem się pogodzić z tym, że składa się ona z komórek, jak wszystko na tej planecie. Czekaj, co kurwa? Drugie. Jak byłem mały i leciały napisy końcowe filmów, to myślałem, że lecą one od sąsiadów z dołu. Trzecie. Przed skorzystaniem z toalety muszę się cały rozebrać, ponieważ ubrania w trakcie robienia dwójki mnie krępują. I jedno jest prawdziwe. Jedno jest prawdziwe. Ja myślę, że o tych sąsiadach. Kuźwa. Też myślę, że to chyba. Nie rozbierasz się do kupy na pewno, bo widziałam, że robisz kupę. No to ja mówię to, co ty. Prawdą jest to, że miałam obsesję na punkcie Britney i nie mogę pogodzić się z tym, że jest zrobiona z komórek. Tak, już teraz powiem, o co chodzi. Ja ogólnie miałam obsesję na punkcie Britney, ale był taki chory, że moja matka chciała mnie rzucać na jakąś, wiecie, terapię, co nie? Co ty, Elena, aż tak? Tak, i potem na biologii dowiedziałem się, słuchajcie, że wszystko jest zrobione z komórek, wiecie, takich komórek, wiesz, no. I mi się to tak obrzydziło, w ogóle, że my jesteśmy zrobieni z komórek, że nie mogłem się pogodzić z tym. Ale ci to w ogóle obrzydziło, tak, jak ogólnie. Że Britney Spears jest trochę z komórek i dopytywałem mamy, czy Britney Spears to jest trochę z komórek. I się ja mi tak porytym dzieckiem. No. I ja mam jedno kłamstwo. Powiększyłam usta, powiększyłam biust, zrobiłam operację nosa. Zrobiłaś operację nosa, to jest prawda. Powiększyłaś biust, to jest kłamstwo. Mhm. No to jest kłamstwo. Tak. A biust nie robiłam i nie planuję i właśnie to było kłamstwo. Nigdy nie robiłem piegów. I nie robię, bo średnio jestem fanem, ale że to jest kosmetyczka Izzy, to bardzo chciałbym zrobić sobie piegi. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale stwierdziłem, że to zrobię. No, i to tak maczasz, tak i tak? Tak, tą końcówką będzie lepsza, tak, maczam i po prostu tak, a potem palcem sobie tak wklepuję. I teraz musicie wskazać prawdę, prawda? Mhm. Po raz pierwszy poczułem ciepełko tam na dole, jak zobaczyłem teledysk 50 Centa do piosenki Candy Shop. Podczas stosunku wyobrażam sobie, że robię to z Justinem Bieberem. Jak byłem mały, bałem się bawić lalkami na słońcu, ponieważ bałem się, że się roztopią. Z Justinem Bieberem to kłamstwo, 50 Cent według mnie też kłamstwo, lalki. Jeszcze prawda. Raz mi przeczytaj. Po raz pierwszy poczułem ciepełko tam na dole, jak zobaczyłem teledysk 50 Cent na piosenki Candy Shop. To jest prawda. To jest prawda. Kurde. Okej, okay, i tutaj też ja mam jedno kłamstwo, no nie? Mój wizerunek inspiruje Miley Cyrus. Kiedyś mocno wierzyłam w to, że jestem półwilkołakiem. Miałam grać postać typu Ludmiła w serialu typu Polska Violetta. Kurde, ta cisza, co to jest? Ty masz różu? To róży mam jako róż. Aha. Jak ja o tym róż zrobić? Po ładnie, Miley Cyrus to jest kłamstwo. To Miley Cyrus to kłamstwo, no. To prawda, Miley Cyrus to jest kłamstwo, bo bardzo dużo osób mnie codziennie do niej porównuje. No i tak, uważałam, że jestem półwilkołakiem i tak miałam grać taką właśnie Ludmiłę. Się czuję tak suchy, ale tak suchy. Kochałam się w Zacu Efronie, kochałam się w Cornelii z Witch i kochałam się w Soniku. Kojarzysz ty Sonika? No. Pasujesz mnie do Sonika. Słuchaj, ona się kochała w Soniku, bo on... Nie wiem, czy mogę przy nim mówić. Znam swoją ulubioną kategorię filmów po... Nie jest ulubiona, ale tak, ale można... Ja uważam, że kłamstwem jest kochanie się w Zac Efronie, bo to jest tu obiec. Ale przez to, że Zac Efron przed chwilą przecież mówiła, jak było w Ameryki, że Zac Efron jaki super. No ale to nie zmienia faktu, że mówię. Ja uważam, że kłamstwem jest to, że kocham się w Zac Efronie. Kłamstwem jest to, że kocham się w Zac Efronie. Kurde, ja nigdy nie wygram tego. Dobra. A to co, Spicy pytanka? Czy kręciłeś kiedyś z więcej niż jedną osobą naraz? Nie. Już ci mówię dlaczego, no. Ponieważ ja i mam do siebie o to pretensje, serio, bo ja na przykład wiecie, ktoś tam ślirował sobie ze mną i z kimś innym i w sumie wiecie, o co chodzi, jakby nie byłem priorytetem, a ja na przykład byłem taki, że jak z kimś pisałem, ślirowałem, ja się angażowałem zawsze na 100%. Dobrze. I nie potrafiłem, nawet jeżeli to był taki, wiesz, summer romance, kiedy jakby nie było żadnych zobowiązań, nic, ja nie potrafiłem, wiecie, jakby się rozdwoić i zawsze fokusowałem się na tej jednej, jedynej osobie. Więc nie, mimo że chciałem. Naprawdę bardzo chciałem, to nie potrafiłem. Wiktoria, czy uprawiałaś kiedyś seks na pierwszej randce? Tak.
To nie oprawiam. A czekaj, co mam powiedzieć, jak było, czy co? Bo ta pierwsza była po prostu bardzo długa. Która pierwsza? Ja chcę. Boję się. Czy po wszystkim, co się stało, wolałabyś nigdy nie być z Jaśkiem, czy być i przeżywać to, co przeżywałaś, i być w tym miejscu, w którym jesteś teraz? Nie no, wolę w tym miejscu, w którym jestem teraz. Każde doświadczenie jest jakby cenne. Co nie? Jak nie będzie czegoś z Państwa, co cię zabije? Cykam się tego pytania. No dobra, o jest. Jakie jest twoje stanowisko w sprawie pamiętnikowej? Pamiętnik książę Faga Tomasza. Ja się z Księciem bardzo dobrze kumpluję, on jest moim jednym w sumie z takich najbliższych ziomali. I szczerze mówiąc, gdybym miała wymienić jakąkolwiek personę z internetu, która jest mi najbliższa, to to jest książę. Jeśli chodzi o dramę z pamiętnikiem, ja nie wiem w ogóle, o co w nim chodziło. Wiesz, bo my z Księciem to nie jest tak, że my siadamy przy stole, wiesz, się spotkamy i o dramach i o influencerach. To jest coś takiego, że my z Księciem często jak na przykład się widzimy, no to jakby właśnie odcinamy się od tego całego świata, gadamy o kompletnie innych rzeczach, bardziej przyziemnych niż internet i Instagram i lajki. I szczerze mówiąc wiem, że książę może się taki nie wydawać w internecie, ale jest naprawdę bardzo ciekawą osobą, przynajmniej w moim odczuciu. Ale jakby ja się nigdy nie zagłębiałam w temat pamięci, bo szczerze mnie to nie interesowało jakoś bardzo. Na pewno coś mi o tym mówił, nie mówię, że nie, że w ogóle, ale to już pewnie było tak dawno i tak bardzo nieistotne dla mojej całej egzystencji, że pewnie już po prostu mi to wyleciało z głowy. Naprawdę, gdyby to było coś, żebym miała jakieś więcej info, mogłabym pewnie nawet powiedzieć, ale nie mam. Jeśli mam, że się obrażę, to tak. Nie. Iza, czy podpaskę trzeba zmieniać co 3 godziny, czy nosisz, aż jest dobra? Znaczy, póki jest dobra. Zależy, którego dnia. Pierwszego dnia okresu to potrafię zmieniać tak co półtorej godziny, a ostatniego dnia okresu to potrafię założyć w sumie tak 2 w ciągu dnia, 1 na noc. Jędrzej, czy poszedłbyś do klubu dla swingersów z Brunem? Oj, nigdy w życiu. Nigdy w życiu. A nie z Brunem? Nigdy w życiu. Zawsze fantazjowałem o trójkącie, co nie? Ale nigdy, nawet jak byłem sam, nie miałem jaj, żeby to zrobić. Wiecie, o co chodzi? W sensie, mimo że strasznie mi się jakby to podoba, wiecie, o co chodzi? Jak odbiorca kontentu. To nie, a tym bardziej będąc w związku, w życiu. A jakby on chciał? Mm-hmm. Też nie. Okej, czyli po prostu nie. Dobra, historia najgorszej randki to? No nie wiem. Nie miałam żadnej jakiejś super tragicznej chyba takiej, z której musiałam spierdalać, albo gdzie musiałam dzwonić po koleżankę, że mam nie ratować, czy coś. Nie miałam chyba takich randek. Okej, czyli nie masz takiej historii? Nie miałam takiej historii, nie kojarzę. Dobra, w ogóle, żeby była jakaś tragiczna. No, nie. Czy żałujesz jakiegoś tatuażu? Jeśli tak, to którego i czemu? Żadnego. Nie żałujesz? Nie, wszystkie są przemyślane, wszystkie coś znaczą. Poza jednym, poza tym, tenis je znaczy. Nie, no załamę się. Czy wolałabyś do końca życia nie uprawiać seksu, czy móc to tylko robić z mężczyznami? O, dobre pytanie to jest, ciekawa jestem. Nie. Serio? Mam wibrator, mój drogi. Jakby brak mężczyzn. Seksu mnie przeraża, ale seks z mężczyzną mnie przeraża 5 razy bardziej. Więc podziękuję, no. Jeżeli miałabyś się związać z kimś z programu Love Never Lies, to kto by to był i dlaczego? I nie mogę to być ja. Z Lilią. Dlaczego? Wiesz czemu? Bo ona mi daje taki spokój wewnętrzny, życiowy. W ogóle jak z nią przybywam, ja lubię z nią przybywać bardzo. Kurde, nie, ja w ogóle mój... Masz najlepszy zestaw? Nie, ja wszystkich. Jeżeli mam najgorszy zestaw. Czekaj, zamknę paletę. Iza, co sądzisz o twórczości swojego brata? Dobre, podoba mi się. Czy mi się podoba ten content? Niezbyt. Mówię mu to w twarz, mówię mu, że to jest cringe'owe, ale to nie zmienia faktu, że ja jestem jedną z tych osób, że ja sobie sama pozwalam czasami być cringe'owa, mój brat nie jest taki, jak się zachowuje na żywo, więc mam do jego contentu coś takiego, że jestem bardzo neutralna, na zasadzie, że ja sama bym czegoś takiego na mój profil, jako mój taki codzienny content nie nagrywała, ale czy uważam, że to jest coś, że po prostu powinnam się wstydzić, po prostu nie pokazywać twarzy, bo mój brat nagrywa to? Kompletnie nie, bo ja jestem przekonania takiego, że dopóki nie robi się komuś krzywdy, nie wyśmiewasz kogoś, albo jakiejś społeczności całej, to rób sobie taki content, nawet jak masz być takim pośmiewiskiem, zwłaszcza, że też mój brat... To jest coś takiego, że jakby ludzie, mam wrażenie, oprócz takich no, jakichś najmłodszych dzieciaczków, widzą, że to jest robione specjalnie i widzą, że mój brat nie jest jakimś nie wiadomo jakim debilem, który serio gada dzisiaj mega jestem poddenerwowany, krety znowu zaatakowały moje podwórko. Tylko jakby oni raczej widać to, że to jest content, ale on nie jest, że tak powiem, żenujący, tylko cringe'owy, bo cringe'owy jakby jest według mnie nacechowany tak bardzo śmiesznie, a żenujący jest tak bardzo negatywnie. Czy chciałbyś powtórzyć i lub zmienić swój pierwszy raz? Znaczy ogólnie on był z kobietą i było to dla mnie jakby szokujące
przeżycie, jakby nie dlatego, że to było z kobietą. Ja miałem zawsze całe swoje życie wyreżyserowane, że o to będzie, wiesz, pierwszy raz, wspaniały, uświecę i tak dalej. I to było, wiecie, upiliśmy się i wiecie, shit happens. Natomiast teraz jak na to patrzę, uważam, że totalnie to była super osoba i że tak miało być, bo tak miało być. I mimo, że nie był taki, jak założyłem, to jakby uważam, że też był potrzebny, bo w jakiś sposób poznałem siebie i dzisiaj oboje się z tego śmiejemy. No bardzo spoko. Mogę ci zrobić piegis? Chcesz? A chcesz? Nie wiem. Jeszcze jak Jędrzej chce, to się... Ojej, ładnie! Ej, wyglądasz jak emo, bardzo dobrze. Ale mi nawet też nie wyszło tak źle. Nie no. No i dobra, i my skończyliśmy. Pograliśmy, pobawiliśmy się i doszedłem do takiego wniosku, że jednak jak ma się swoje przyzwyczajenia i swoje kosmetyki, to choćbyś dostał nie wiadomo co, jak na przykład ten piękny rozświetlacz. Super. Przepraszam, ale ja właściwie dostałam nie wiadomo co. A faktycznie tak jest. Co, jak masz swoje przyzwyczajenia, swoje i teoretycznie też mogłabym sobie odwalić mordę, wiesz co, właśnie, zrobić sobie fajnie twarz, ale jakby... W ogóle nawet o tym nie myślisz, bo szukasz swojego, ja szukam swoich rzeczy, tak w sumie. Więc myślę, że najlepiej będzie, jak każdy pozostanie przy swoim. Natomiast było to strasznie ciekawe doświadczenie i na maksa chciałbym zrobić taki filmik jeszcze z kimś innym i dowiedzieć się. A, bo my jesteśmy na filmie. Dobra, nara. Tak, więc tak naprawdę to my wywaliliśmy Jędrzeja, a nie on nas. No i co, dziękuję bardzo za oglądanie, zostawiajcie suba, oczywiście łapkę. Dla nas jest dla czyje to? Jędrzeja. A nie, kto? A kto? Kto? Jędrzeja. Dziękujemy. Giveaway. Cześć, na razie. Bye. Smacznego.